Wystarczy poskromić ciekawość, nie dotykać i wykonać jeden telefon. Tylko tyle i aż tyle, by uchronić swoje zdrowie, a nawet życie. Apelują saperzy do tych, którzy zetkną się z materiałami wybuchowymi. Wydawałoby się, że wszystko jasne, ale w praktyce sytuacja wygląda inaczej. Potwierdzają to chociażby ostatnie przypadki, z jakimi mieli do czynienia bolesławieccy saperzy. Czy to był pocisk podrzucony pod market w naszym rejonie odpowiedzialności? Później pracownicy tego marketu przenieśli ten pocisk na tyły sklepu. Czy to na posesji, gdzie się okazało, że właściciel posesji przechowywał przez 2 lata 2 granaty z czasów II wojny światowej w stanie takim, że mogłyby w każdej chwili wybuchnąć. Czy to kolejny przykład, gdzie w mieszkaniu na wsi pan przechowywał w komórce przy pokoju, w którym mieszkał przez 10 lat pocisk artyleryjski dużego wagomiaru z czasów II wojny światowej. Chcielibyśmy tu zaapelować do wszystkich mieszkańców naszego rejonu, że te przedmioty, pomimo tego, że od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 75 lat, one stanowią nadal bardzo groźne zagrożenie dla ludzi i materiał wybuchowy nie stracił swoich właściwości wybuchowych. I w niektórych sytuacjach nawet niewielkie poruszenie takiego przedmiotu może doprowadzić do wybuchu. W tych przypadkach można mówić o dużym szczęściu, bo nikomu nic się nie stało, ale nie zawsze i nie wszyscy mogą liczyć na szczęście. Co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu wypadków związanych z niewybuchami. W ostatnich kilkunastu dniach mieliśmy 2 takie wypadki, gdzie w jednym przypadku 41-latek rozbrajał pocisk w altance na podwórku, doszło do wybuchu, niestety zmarł w szpitalu. Drugi przypadek to był na Mazurach, gdzie 4 mężczyzn rozwiercało pocisk wiertarką i również doszło do wybuchu i 2 z nich trafiło w ciężkim stanie do szpitala. A zatem raz jeszcze, co robić, a czego bezwzględnie nie robić w przypadku znalezienia niewybuchu? W przypadku znalezienia takich przedmiotów absolutnie nie dotykamy takich rzeczy, nie manipulujemy przy nich, tylko zabezpieczamy miejsce, oznakowujemy teren i jak najszybciej powiadamiamy najprościej policję bądź dzwoniąc na numer alarmowy. I wtedy my, saperzy, będziemy mogli się zająć tym zagrożeniem. Niewybuchów w naszym regionie jest bardzo dużo. Bolesławiecki patrol saperski, który działa na terenie 8 powiatów, tylko w minionym roku przeprowadził 251 akcji usuwania wybuchowych przedmiotów, w tym bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, granatów moździerzowych i ręcznych, pocisków rakietowych, a także amunicji strzeleckiej, karabinowej i rakietowej. Łącznie w ubiegłym roku bolesławiecki patrol zlikwidował ponad 31 tysięcy sztuk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.